Witajcie, z tej strony Tomasz, kanał Po 30. Kolejny podcast, kolejny szalony podcast, parafrazując moje vlogi. Dziękuję za odbiór pierwszego odcinka. Postaram się, żeby kolejne były lepsze, żebym mówił żwawiej, żeby nie było tego albo będę to wycinał po prostu, żeby był śmiech. Zależy też od tematu. Jeżeli będzie poważny, no to będzie poważny. Jeżeli będzie śmieszny, to będzie śmieszny. Dzisiaj o czym? Ktoś mi napisał w komentarzu, co u mnie słychać, bo ogląda moje vlogi. No tak, po 9 latach wróciłem do Polski. Teraz skupiam się na sobie, skupiam się na swoim zdrowiu, skupiam się na remoncie, chociaż ostatnio zaniechałem. Niektóre sprawy mnie trochę przerastają, nie jestem budowlańcem, więc płytki położyć nie jest tak hop-siup, ale coś tam mi się udało. Panele też spoko, pomalować ściany też ok. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie są mury, tak? Jeżeli jest wszystko prosto, fajnie, to wtedy jakoś idzie ta robota. Jeżeli mury są krzywe, no to wtedy trzeba rzeźbić. Hashtag Michał Anioł. Także tak to wygląda. I co, za sprawą książki, która do mnie przyszła, chciałbym dzisiaj porozmawiać o nawykach. Książka ma tytuł Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty. James Clear. Tak się chyba to czyta. I dzisiaj postanowiłem wypisać swoje nawyki. Jak to wygląda u mnie, jak wygląda mój dzień. W Niemczech wstawałem o 5, wracałem o 16, o 17, o 15, różnie, zależy ile było pracy. A tutaj w Polsce no, pozwalałem sobie tam spać do 7, do 8. Jednak od pewnego czasu nastawiam budzik na 6 i twardo wstaję o 6. Idę do łazienki, wiadomo, poranna toaleta. Następnie idę do kuchni i piję zazwyczaj szklankę wody. Jak mam cytrynę, to z cytryną. Potem szykuję się do biegania, przygotowuję sobie słuchawki, przygotowuję sobie jakieś nagranie. Kiedyś słuchałem dużo muzyki podczas biegania, teraz staram się, żeby to był jakiś podcast albo audiobook. W moim przypadku jest to książka Bogaty, biedny, różni mentalnie. Też nie jestem jakimś tam wielkim zwolennikiem tego coachingu całego, ale z każdej książki można wyciągnąć jakieś fajne zdanie, które ci utkwi w głowie, z każdego filmu czy wywiadu to samo. Dlatego uznałem, że nie zaszkodzi mi, jeżeli zamiast słuchania muzyki będę słuchał sobie audiobooka. To jest mój taki nawyk. Po powrocie biorę zimny prysznic. Robię tak około już chyba 2 miesiące i też to jest fajny taki reset jak podczas biegania, że stajesz i czekasz na ten lodowaty strumień i to daje takie fajne orzeźwienie. Po bieganiu, po tym zimnym prysznicu po prostu człowiek dostaje więcej energii. No i co, później idę się trochę porozciągać. To jest taki trening, powiedzmy, rozciąganie połączone z jogą. Pies z głową w górze, pies z głową w dole. Śmiesznie to wygląda pewnie z boku, ale na moje plecy i kręgosłup naprawdę to pomaga. Korzystam też z wałka, kładę się plecami na tym rollerze. Jest to teoretycznie mało komfortowa pozycja, bo całe życie się pochylamy, ale uwierzcie mi, że na mnie przynajmniej to działa. Po tym rozciąganiu idę do kuchni zrobić sobie omlet. Fajne jest to, że po takim bieganiu to człowiekowi zwyczajnie szkoda znowu się napchać jakichś kalorii i to śniadanko wygląda trochę lepiej i jest zdrowsze, bo po prostu szkoda nam tego, co przebiegliśmy. Jakie jeszcze mam nawyki? Staram się skupiać na tym, żeby jednak optymistycznie podchodzić do życia i mimo tego, co dzieje się wokół nas, mimo tego, co dzieje się w Polsce, staram się, naprawdę się staram myśleć pozytywnie. Jeżeli nawet mam gorszy dzień, to czekam, żeby ten dzień się skończył, budzę się rano, zaczyna się nowy dzień i wtedy wstaję z nową energią. Dlatego staram się świadomie po prostu zwracać uwagę, co jak na mnie działa. Tak samo jakiej muzyki słucham, czy jest to pozytywna muzyka, czy negatywna, jakie książki czytam. Jednak to ma wszystko wpływ, wpuszczamy to do swojej głowy, pozwalamy, żeby różne myśli
zostały wchłonięte przez nasz mózg, więc warto też świadomie po prostu zwracać uwagę na to, czym się karmimy. Ja już odstawiłem na razie moją ulubioną tematykę wojenno-obozową, bo jednak to jakoś tam się dało mi na banie. I teraz właśnie więcej takich pozytywnych książek, które mogą wnieść jakąś wartość realną do mojego życia. Tak samo z ludźmi jest takie określenie, żeby się pozbyć toksycznych ludzi wokół siebie, ale przecież tak naprawdę każdy z nas może być toksyczny dla kogoś innego. Dlatego ja tego nie nazywam, że ktoś jest toksyczny, tylko po prostu staram się świadomie obserwować, kto ma jaki na mnie wpływ. Staram się tego kogoś zrozumieć i czasami nawet mogę mu współczuć i cieszę się w duchu, że no może dlatego jestem atakowany, bo posiadam jakąś cechę, której nie wiem, ktoś nie ma albo ktoś chciałby mieć, no nie wiem, ciężko mi to powiedzieć. Zacząłem się też interesować ludźmi, którzy coś tam w życiu osiągnęli, jakiś tam sukces dla kogoś, może być to finansowy, dla kogoś. No nie wiem, może ktoś ma fajną rodzinę, to też jest sukces, może ktoś jest mega zdrowy, wysportowany, to też jest sukces. Ogólnie te wszystkie nawyki, te, mogę to powiedzieć, mikronawyki, mają sprawić, że kolejny dzień staje się minimalnie lepszy, minimalnie jestem zdrowszy, minimalnie jestem mądrzejszy. Oczywiście to, że dzisiaj sobie przeczytam, nie wiem, 5 stron czegoś albo zjem zdrowsze śniadanie, to niczego nie zmieni, ale jeżeli będę robił to codziennie przez tydzień, miesiąc, rok, to na pewno te zmiany będą. Także jeżeli chodzi o nawyki, to tak wyglądają moje. Mam nadzieję, że wam się miło tego słuchało i że też coś z tego wyciągniecie, że macie jakieś nawyki, może coś dołożycie z mojej listy, może podzielicie się jakimiś swoimi rzeczami, które fajnie na was działają. No i tyle. Ja mam na imię Tomasz, to był kanał Po 30. Kolejny podcast, kolejny szalony podcast. Dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam, życzę miłego dnia i do usłyszenia. Trzymajcie się.